Nikogo nie ma. Wszyscy śpią. O, witaj, hej. Jezu. To jest... Jezu, już 1500 osób. Co wy robicie? Albo czego nie robicie? A włączysz muzykę, Daniel, tam? Żebym tak się nie czuła jakoś... Ja muszę słyszeć. A słuchawki ci dać moje? Chcesz, Bitsy? Cześć, to jest... na szybko live. Nie był planowany. Stwierdziłam, że zrobię, skoro nagrywałam wam przygotowanie. Na directa. Na co? Na Instastory, Boże. Nie widzę pytań. Mogę twój telefon, żebym widziała pytania? A Majewski dołączył. Kurde, ktoś by musiał mi tak trzymać, bo to też słabo widzę. W sumie ja nie przyszłam tu odpowiadać na pytanie. O. Tylko możecie popatrzeć, jak się szykuję. Wiem, że nic ciekawego, ale niektórzy chcieli, więc proszę na wasze życzenia. Pokręcę sobie włosy, żeby wyglądać ładnie w domu. Bo wiem, że zaraz mi się popuszą, tak jak mówiłam wam na Instastory. Może jakieś ładne zdjęcie zrobię. Lokówka, a propos lokówki. Czekajcie. No. To będzie taki przedsmak live'a babskiego. Lokówkę z Babyliss zawsze używałam. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. To jest ten średni rozmiar. Ale że tutaj jest jakieś napięcie mniejsze, to ta lokówka w ogóle mi się nie grzała, więc musiałam kupić nową, tą taką z ich gniazdkiem. I kupiłam taką chyba za $40 w sklepie fryzjerskim. Nie wiem, jaka to jest firma, ale lokówka jest super. Szkoda, że moje włosy i tak zaraz się popuszą. Czekajcie, to już mam zrobione. To jest mój push. Cześć, ale was dużo. Która jest godzina w Polsce? Już zobaczę. Na tym zegarku mam godzinę polską. 12, 13 po 12, po północy. Ludzie. Albo wszyscy pijani mnie oglądają, albo nieletni, którzy poszli na imprezkę. Nie poszli na imprezkę. Cześć, cześć, cześć. To będzie taki krótki live'ik. W sumie mogłam zrobić... Nie, nie mogłam. Chwila po północy, no. Ja akurat rano do pracy. Tak jak ty będziesz szła do pracy, to my będziemy wracać z koncertu chyba. Jakoś nie, tak. Wychodzić. Z koncertu wracać już. Nie. Jak u nich będzie 8, to u nas jest 23 czy coś takiego. Nie ukrywam, że się stresuję, jak to bym ja miała śpiewać. Ale ja zawsze tak mam. Ja się stresuję niepotrzebnie wszystkim. Dlatego siwe włosy już mi wychodzą, cholera. Odzwyczaiłam się trochę od gadania do was, więc mi proszę wybaczyć. Ale nadrobię. Jezu, co to mi się dzieje? U mnie 6:15. Skąd jesteś? Jakiego podkładu używasz do twarzy? To wszystko wam pokażę na babskim live, żeby tutaj nie zaśmiecać. Poza tym o tym live nikomu nie mówiłam, a nie chciałabym, żeby osoby były zawiedzione, te, które nie wiedziały o live. Więc nie będę nic zdradzać. Mogę was tylko zachęcić do babskiego live'a. No co ona nie grzeje mi? Wyłączyłam. Jezu. Wyłączyłam lokówkę. Mam na największym stopniu 450 stopni. Cześć Adaś. Pozdrów Agatkę. Co wy nie śpicie o tej godzinie? Wolne jutro?
Nie pozdrawiasz Daniela, ale go pozdrawiam cię. Masz pozdro dla Dasia. Daniel. Lego. Świdzi. Pozdrów też. Masz pozdro. Maluszku. Agatka! Wolna i na rowery jutro. Super, żeby cię dupa nie bolała. Nie jeździ za dużo jak na pierwszy raz. Buziaki. Widać, że mam troszkę jaśniejsze włosy niż miałam. Cześć, Boży losu. Ty, Daniel, 10 koła jest. Serio? No. Szaleństwo. Odnośnie soczewek, bo będę sobie zakładać. To soczewki mam z Top Soczewki bodajże. Top Soczewki. I zamówiłam sobie kilka kolorów. O, tak się prezentują. I tak ja chciałabym mieć włosy. W sensie, że jak je pofaluję, pokręcę, to one takie zostaną. Jeżeli macie jakieś preparaty, bo ja mam podatne włosy na wszystko, to dawajcie mi proszę znaka. Teraz suchy szampon, bo mam włosy dwudniowe. Kiedyś miałam tak, że musiałam tapirować włosy, bo miałam bardzo oklapnięte, a teraz nie wiem, czy na stare lata, czy o co chodzi, bo w Polsce też takie miałam, takie napuszone, że wystarczyło zrobić tak, o, i one są już efekt wow. Kiedyś tapirowałam włosy za tak zwanego młodziaka, przez co bardzo dużo włosów mi wypadło, bo jak tapirowałam włosy, to później psikałam lakierem. I głupia, zamiast iść pod prysznic i umyć te włosy, żeby ten lakier się rozpuścił, to ja przed pójściem myć włosy rozczesywałam je i połowa zostawała na szczotce. A i tak moje włosy się nieźle trzymają, jak na to, co z nimi robię. Ładnie jest, tak? Chciałabym mieć takie loczki od góry, tylko lokówką tego się nie da osiągnąć, tego efektu. Daniel, masz lakier do włosów? Tak, kupiłem. Serio? No. Gdzie? Na górze. Ja nie mogę opuścić moich widzów. Ja nie mogę opuścić mojego psiaczka. Jeszcze zrobiłam makijaż paletką. Czekajcie, muszę sobie podnieść coś, tu wymyślić. No, muszę tak sobie. Jest. Paletką Kylie Jenner. Którą... Ups. Czekajcie. Ale by było jaja. Gdyby się było. Którą kupiłam od Viscoli. Pozdrawiam cię, Olu, serdecznie. Użyłam cienia tego. Zawsze używam brązowego. Ciemnego. Nie tego. Tego. Tego ciemnego i tego. I tyle z tej paletki. Brwi. Tak na szybko wam powiem. Później jak będzie live babski, to wam będę wszystko opisywać i tak dalej. Brwi robię, też mam paletkę od Viscoli, pozdrawiam cię Olu serdecznie. Brwi robię ciemnym, tu ciemny, a czarny robię na końcówce, żeby to takie, wiecie, charakteru dodać, nie? I pod brwią... Dzięki, ziomek. I pod brwią zawsze sobie nie maluję kredką, bo brzydko mi to wychodzi, to sobie biorę biały. Z tej Kat Von D, czy Kat Von D. Biorę sobie biały oraz taki beżowy, jasny. I to mi rozświetla, rozjaśnia. Takie. Nie czytam pytań, bo to jest taki szybki live. O Jezu. Przynajmniej ładnie pachnie. Jakbym na jakąś galę się wybierała, to koncert. Mam nadzieję, że tym razem na koncercie nie będę płakać. Do tego zakładam czerwone usta. Maluję w sensie. I chyba to, ale mocny. Sobie już nie wącha. Ale czuję. Odnośnie paletek to mam Anastazję, Kat Von D, tą wakacyjną od Kylie Jenner.
I chuda. Taka ładna. Chuda. Taka świecąca bardziej. Rzadko ją używam. Są tutaj matowe i świecące. Matowych w ogóle nie tknęłam. Te dwa rzędy na dole i świecące sobie daję zawsze na powiekę, jak chcę zrobić efekt taki, jak jest na przykład tutaj. Ja się na kosmetykach nie znam. Nie jestem ekspertem. Lewo tam coś sklejam na tej twarzy. Więc zmieniam też klej. Z takiego duo w pędzelku, już trochę jest zajechany, na taki w kropelce, że się go wylewa i jest super. Kupiłam go tutaj. Nie wiem, po co ja to gadam. Dużo was. Dobra, teraz będę malować oko, dolną linię wodną. I wam pokażę, bo właśnie dzisiaj widziałam pytanie, czym maluję linię wodną. Jak rozjaśnicie linię wodną, czyli tą linię, dacie sobie na beżowy, to wam powiększy oko, a jeżeli dacie ją na czarny, to wam zmniejszy. Ja czarnego używam, bo mam dużą twarz, jak zrobię czarne oko, to oko jest bardzo malutkie i nie wygląda to fajnie. Zazdroszczę osobom, które mają duże oczy. Ja się troszkę stresuję. Zaraz mu przejdzie. To nie jest babski live. Babski live będzie za jakiś czas. To jest taki live, o którym ja sama nie miałam pojęcia. I zrobiłam go, bo tak. Gdzie ja mam się patrzeć, żeby to namalować? Au. Nie natemperowano. Przejechałam sobie po oku tym drewienkiem. Jeżeli robicie to pierwszy raz, to może łaskotać. Nie wiem, czy to widać, ale optycznie powiększę sobie oko. Ostatnio mam nową technikę z rzęsami, co dziewczyna dzisiaj zauważyła, bo się pytałyście, czy coś zrobiłam z twarzą, bo jakoś inaczej moje oczy wyglądają. Mam nową metodę z rzęsami, ale o tym opowiem wam na babskim live'ie. Może dlatego moje oko wygląda jakoś tak delikatnie i jest bardziej wyciągnięte. Babski live będzie fajny dla babek. Bo ja wiem, że każda kobieta się interesuje kosmetykami i tym pierdołami. No i worów nie mam. Z tymi worami też miałam przygodę, ale też wam opowiem na babskim live'ie. Pewnie kilka z was się zapie za głowę. No i nie maluję dolnych rzęs za bardzo, tylko sobie tak podkreślam. W sumie nie wiem po co. Tak tylko wiecie. O Jezu, i tak za mocno. Ale to zaraz opadnie. W sensie, że się nie trzymają. O, coś takiego. I to jest mi cały makijaż. Teraz tylko soczewki dam. Pomyję łapki. Moja siostra ma na imię Marita. Pozdrów Maritę. Serdecznie. Jezu, jaki mocny. Trochę szopy mam na tej głowie, ale to zaraz mi... Babski live, kochane, będzie na dniach. Za dzień, dwa, trzy. Nie wiem kiedy. Będę wam o tym trąbić, więc na pewno nie pominiecie. Muszę się odwrócić, żeby... No dobra, dam radę. Hardcore. Z daleka to ja nic nie widzę. Już. Za pierwszym razem, jak zakładam soczewki, to myślałam, że się powieszę. Ciężko było. O, tutaj widać te takie refleksy, widzicie? Jasne. Ogólnie ciemna soczewka tu wygląda, jakby było większe oko, ale na zdjęciach wyglądają te oczy na mniejsze, co zresztą zauważyli
Łyścia, liście. Nie wiem, czy to panowie oglądają. Mam jeszcze ze sobą niebieskie soczewki i zielone, żeby podkreślić mój naturalny. Tu mam naturalne oczy zielone, życie szalone. Które oko lepsze? Lewe czy prawe? W sensie brązowe czy zielone? W sumie już jestem gotowa. A, jeszcze usta pomaluję, to też mogę pomalować. Na wizji. Tylko pomadkę mam na górze. Więc tu mam resztkę tej pomadki. Poczekajcie dosłownie 30 sekund. I wrócę. Wróciłam. Pomadka, ta, którą mam zawsze na ustach, taka aksamitna, czekajcie, czerwona, taka matowa, o nie aksamitna, to jest pomadka z Golden Rose. W sumie taki jakby błyszczyk. O numerku 09. Jeszcze mam numerek taki fajny, niekiedy pokazywałam wam, taki pomarańczowy, też jest właśnie z Golden Rose i jest numerek 14, więc możecie sobie zapisać. Pomarańczowy 14, a ten taki ładny czerwony to 09, zawsze go mam, kiedyś używałam Maka, ale już go gdzieś posiałam. Konturówkę mam z Inglota i właśnie z Maka, chociaż ta z Maka to jest Burgund, a ta jest taka soczysta czerwona. Tak się stresuję, że mi się ręce pnie. Drugiej soczewki nie założę, że założę. Muszę stać w rozkroku, bo jestem za wysoka. No chodź tu. Kiedyś miałam taki przypadek, zaraz wam powiem, z soczewkami właśnie. Że nosiłam soczewki cały dzień, dosłownie, od rana do wieczora. Takie nosiłam, zapomniałam, że je mam. I dosłownie soczewka mi się przykleiła do oka, nie mogłam jej niczym ściągnąć. Drapałam sobie po oku, tak mnie bolało. Więc miejcie to na uwadze i pamiętajcie, że je macie. Na szczęście nie poszłam z nim spać, bo pewnie bym... Rozjaśniałam włosy, tak. O tym też opowiem na babskim live, bo tutaj nie ma sensu. Tu widać mi takie pasemko, które musi być z tej strony. Bo ja sobie użyłam przedziałek i wtedy oni mi farbowali tak, jak ja chciałam. Kasia! Parapetówka miała być jakiś czas temu. Ja ci mówiłam, że nas nie będzie. Żebyście szybciej kończyli to mieszkanie. Ale przylecimy, to wpadniemy. Obiecujemy. Kochane, babski live będzie jak będzie. Powiem wam o nim. Będę trąbić. Teraz muszę się skupić, ok? Więc chwilę nic nie będę mówić. Takie usta miałam kiedyś. Pomalowałam na czerwono. Ogólnie jak pomaluję usta, to zobaczycie, jakie one są duże. O, takie miałam kiedyś usta. Dobra, skup się, Marita. Za co prawie? Dabi? Wygodniej.
No i wyjechałam, cholera. Kiedyś zrobię takiego, może nie live'a, no taka się pomarańczowa. Może nie live'a, a nagram na YouTube'a jak jakiś makijaż. Miałam już to kiedyś zrobić. Tak lepiej? Danielek montuje vloga. Słyszycie pewnie w tle. Może w końcu się mu uda. Słyszałam to chrapanie. Jezu. I ona tak w nocy chrapie. Ja spać nie mogę od kiedy tutaj jest. No i zęby sobie pomyślą. Ja już jestem zrobiona. Tylko mojej pozy nie nagrzymy. Vloga, dokręca vloga, Danko. Tutaj możesz się pokazać. Będzie widać? Już? No, ty masz coś robić, nie? Ja już skończyłam, mogę przychodzić wcześniej. Kurde, słabe światło tu mam. Może z tej strony? Ja mam dwa różne profile. Ten jest piękny, a ten jest paskudny. Dlatego noszę tak przedziałek na tej stronie. Nie lubię tego profilu, widzicie? Jaki brzydki, a ten jaki ładny. Tak są zawsze jakieś moje zdjęcia? Są zrobione z tego profilu. Bo ten profil jest zupełnie inny. Nie, Daniel? Tak. Serio to widzisz? Nie. Ale tak też. Może chodźmy na randkę, a nie na malumę. To nie randka? No taka wiesz. Cztery oczy sobie nie popatrzymy. Czy dziarałam się kiedyś u Kasi? Nie, nie miałam takiej przyjemności, ale dziarałam się u jej narzeczonego. To. To są dwa różne. W sumie. Tatuaż dzielony na dwa. Ten taki szpiczasty to był pierwszy, a później dorobiłam sobie jakieś tam chwasty. No i jeszcze jakiś. Tylko nie wiecie, co z niego szerzy, nie wiem, w co się ubrać. Daniel już swoje rzeczy powiesił w garderobie, a ja nie mam wieszaków, bo on mi wszystkie zabrał i czekam. Bo stwierdziłam, że nie opłaca mi się wieszać. A, jeszcze zapomniałabym. Zawsze daję sobie jakiś tam rozświetlający cień na nos. Na łuk kupidyna tak zwany, czyli tu. Kurde. I na kości jarzmowe. Tak dobrze mówię? Żeby się świeciła jak psu jajca. Pozdrów wszystkich. Czemu? Daniel was pozdrawia wszystkich, a teraz ja, Danielu, mam do ciebie prośbę. Nie wstanę. No idź po winko. Jak skończysz live'a, to z przyjemnością. Ale ładnie wyglądasz. Dzięki. Tylko nie mam w co się ubrać, pójdę w szlafroku. A ten live ma idealne światło dla ciebie. Dlatego tutaj będę często live robić. Bo bardzo ładnie, no? Tylko krzesełko sobie kup. Czemu? Ja szpagat ćwiczę. Czy będę rozjaśniać włosy bardziej? Ogólnie z tym rozjaśnianiem były takie jaja, że ja miałam być blondynką. Chciałam być blondynką. W sensie, że mieć takie refleksy, ale bardzo blond, a nie takie jak mam jasne teraz, brązowe. Ale więcej opowiesz na swojej babci. Tak. P
Gdybym miała porządek w garderobie, w sensie rozpakowane rzeczy, to bym was tam zabrała i byśmy razem się ubrali. Ale że tak nie jest, tak nie będzie. A, jeszcze tutaj! Coś mi mówię, nie gra. Pod brew. Daję sobie też tego rozświetlacza. Wiem, że to pewnie będzie widać, ale lubię mieć takie poczucie, że wszystko jest dopracowane. Daniel ma inny fryz. Daniel jest zaczesany do tyłu. Użył swojej gumy. To jest guma do brody? Nie? Nie. Panowie, jeżeli chcecie mieć takie włosy jak Daniel, uczesane, wyczesane, to polecam taką gumę. Krem w sumie. Pasta, matowy. Pięknie pachnie i jest trwały. Nawet kalifornijski wiatr mu tej fryzury nie zepsuje. Jestem praworęczna, to jest prawa ręka. To jest lewa. Tylko wy to widzicie odwrotnie, bo jest lustrzane odbicie. Dobra, teraz myślmy. Co tu ubrać? Ubierz jakąś bluzkę, obcisną spódnicę i buty na koturny. No nie, nie mogę aż tak się ubrać. Nie możesz. Czemu? Bo nie. Czemu? Bo nie lubię koturny. Ale mam ładne, zawsze je nosiłam. Pokażę wam, jakie mam koturny. Tak, ja. Stevie Madden. Pani Małgosia Rozenek takie wszystkie kolory nosi. No trochę wieś. W sensie, że nie do stylizacji nie będą pasować. Stylizacji, której jeszcze nie mam. Zapiszę tego live'a. Spokojnie. Nie, założę jakieś trampki. Trampki albo... No w sumie tylko trampki mam. Albo Vansy, albo Konwersy. No. Białej koszuli nie mam, żeby... Jeansy mam, ale nie białą koszulę. Cześć Ada! Ada, Boże, przepraszam. Ala, Body Fit Ala. Ala Soroczyńska, pozdrawiam cię serdecznie. I Alu, nie przejmuj się. Znaj swoją wartość. Ludzie tacy są. Nie dogodzisz. Więc rób swoje i ciesz się życiem. Wyprzedaż szafy będzie niebawem. Na pewno tego nie pominiecie, bo będę o tym trąbić wszędzie. No już mi się wyprostowały te loki tu. Co to ma być? Ogólnie miałam robione pasemka, więc tu są ciemne, tu są jasne. Z góry jest więcej jasnych, z dołu są ciemniejsze. Mam 170 cm jakoś tak wzrostu. Mama mi w dowodzie pierwszym moim napisała, że mam 173 i niebieskie oczy, więc nie wiem skąd na to wzięła. Jeszcze chwilę tego live'a poprowadzę i znikam. Bo już się skończyłam robić. Może nagram jakiegoś instastory, jak już się ubiorę. O, widzicie? To jest ta grzywka taka pożądana. Takie uczesanie. Wystarczy chwilę mieć spinkę, popsikać lakierem i wyglądam jak puder. Jak mój angielski. Dobrze. Uczę się. Za bardzo się stresuję, ale jeszcze przyjdzie czas, że się otworzę i będzie super. Albo nie. Nie pokażę wam, jak się ubrałam. Zobaczycie to na vlogu. Bo dogramy moją stylizację na vlogu z dzisiejszego dnia. O ile się nam uda. A raczej Danielowi.
Tutaj są zupełnie inne pytania niż tutaj na tym telefonie. Lol. Idę na koncert Malumy. Wow. Jest to reggaeton. Taki rodzaj muzyki. On... Jeszcze tak jest 30 minut live'a prowadzę. 30 minut live'a prowadzę. No. A miałam włączyć na 5 minut. Więc jeszcze jest 5 minut. O, 35 minut będzie i kończę. My jesteśmy w Los Angeles, jest u nas godzina 15:40 dopiero. Co używałam do Brivi? Mówiłam na początku tego live'a, więc jak go zapiszę, będziesz mógł. Będziesz mogła sobie zobaczyć. Albo poczekać na live'a babskiego, takiego o kosmetykach. I o wszystkim, co babskie. O chłopakach porozmawiamy sobie. Reggaeton to musisz obcas włożyć. Z tego co... My mamy miejsca siedzące, tak? No, miejsca siedzące mamy. Będę tańczyć na siedzeniu. Nie będę wam spamować tym koncertem. Nagram wam kilka instastory albo snapków. Bo na snapie robię taki spam, a na instastory dodaję wybrane rzeczy. Więc jeżeli chcecie więcej, to zapraszam do mojego snapa. Pozdrowienia z Australii. Pozdrawiam. Z pozdrówkami. Za 3 minuty. A co, mam ci iść po coś? Nie. No. Tak mi się nie. Czemu nie przyznasz się, że w ogóle nie mówisz po angielsku? No przecież trąbię o tym cały czas, że nie umiem angielskiego. Rozumiem, co kto mówi, ale mam blokadę, żeby odpowiedzieć. Próbuję, jeżdżę sama Uberami, tam zawsze ktoś zagada, więc... Próbuję się otworzyć. Ciężko jest, bo jestem takim typem człowieka, że się wstydzę wszystkiego i boję się, że jak popełnię błąd, to każdy, cały świat mnie wyśmieje. No ale po to tu jestem, żeby się nauczyć angielskiego. I mówić sobie swobodnie, się dogadywać. A nie idę na siłownię, czy idę gdziekolwiek i się stresuję, że ktoś coś do mnie powie, a ja będę zielona. Pewnie nie jestem jedyną osobą, która ma taki problem, bo wiem, że was jest dużo. I na swoim przykładzie pokażę, że się da. I mam nadzieję, że zmotywuję kilka osób. Tak, ten tatuaż jest na stałe. To jest krzyż, a to jest znaczek, symbol w sumie karmy. Krzyż był raz robiony, a karma była już 3 razy poprawiana i jest nadal tak mało widoczna. Chociaż widzę, że jeszcze mam na niej makijaż. Muszę sobie zmyć. Tutaj nie mam, a tu mam podkład. Dobra, dawajcie ostatnie pytanka. A Daniel Śmierdziel co robi? Hola, hola. Daniel montuje vloga. Próbuje coś tam. Nie, ale zobaczcie, ile tych pytań jest. I tu są inne na telefonie, z którego czytam te pytania i tutaj. Więc wybaczcie, ale nie jestem w stanie wszystkiego zobaczyć. Da się wysłać airdropem piosenkę, którą mam tam? Gdzie? Na telefonie. Na laptopa? No. Tak? A nie wiem. Nie. Nie da się. Musisz ściągnąć sobie. Nie mogę ściągnąć. Już ci dam... Ustawię sobie... No, więc teraz będę czytać pytania tylko te, które tu mi się pojawiają. O, Daniel! Może jak zgaszę światło, będzie lepiej. Nie, jakoś tak. Nie za bardzo. Szkoda, że rozładowany? Rozładowałem ci telefon? Był telefon. Musisz mi dać klapsa teraz. Miałam szminki na zębach, tak się cieszę, a tu niekontrolowany screenek zaraz będzie.
Dane nie umie się malować. Dane maluje zęby zamiast ust i się jara. Jest bardzo mi miło, że was tyle tutaj przyszło dla takiego niekontrolowanego live'a. No, koncert jest o 19. No nie wierzę. Co? No. Serio? Widzisz, jak jesteś cudak? Koncert o 19, my wychodzimy godzinę przed gdzieś. A nie, tak nie. Ściągnij sobie. Nie mam ja. No weź airdropa, hotspota. Masz głos jak kochana ciotka jakaś, ha, 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 ha. Nie wiem, czy to komplement, czy nie. Ważę 60 kilo. LA czy Nowy Jork? W Nowym Jorku nigdy nie byłam, więc nie wiem, jak tam jest. Jest lepiej w LA czy w Polsce? Zależy pod jakim względem. Pogodowym na pewno. Też bym poszła na Malumę. Wiem, że w połowie roku, w drugiej połowie roku... Czekaj, to jest sierpień, wrzesień, coś takiego. Maluma daje trasę koncertową na Europę. Więc będzie w Paryżu, w Berlinie i w innych. Więc możecie sobie sprawdzić i się wybrać. Jak ktoś też go lubi. Bo my osobiście go kochamy. W sensie jego muzyka. Czy łatwo jest się odzwyczaić od przeklinania? Niełatwo, ale jak się chce, to się da się. Zdarza mi się przeklnąć, tylko się zawsze gryzę w język, już po fakcie i wtedy zapamiętuję. Dobra, ostatnia minuta, bo już za długo i tak jestem. Szlafrok jest z Victoria's Secret. Tyle ludzi, a taka godzina. No widzicie? Widzicie, jacy jesteście wielcy? Co z The Weeknd? Dalej słuchacie? No oczywiście, że słuchamy i idziemy na jego koncert za 5 dni. 6. Drugiego jest The Weeknd? Pierwszego dnia. Pierwszego jest The Weeknd? Drugiego Beyoncé? Eminem. A trzeciego Beyoncé? Na Coachelli będzie The Weeknd, Beyoncé, Eminem. Kto tam jeszcze będzie? Dużo, dużo sław będzie. W sensie dużo wykonawców. Więc dlatego idziemy na The Weeknda. Jak będę robić babskiego live'a, będziecie o nim wiedzieć z wyprzedzeniem, bo będę trąbić codziennie z dokładną datą i godziną, to proszę sobie przygotować kartki, żeby zapisywać moje kosmetyki, które was interesują, żeby nie było później pytań, ok? Ułatwicie sobie sprawę. Dobra, już było was 11 tysięcy, jest was 8 tysięcy, więc już nudzę. Wychodzi na to, że nudzę i kończę. Już. No bo za 30 sekund. Nie no, kończę. Miło było, dziękuję, do zobaczenia i pa.